Dostaliśmy z Lizbony propozycję kwater z puli uniwersyteckiej. Same jedynki, w sam raz coś dla niego. I wszystkie na terenie kampusu. A co on na to? No cóż, faktycznie twierdzi, że jedzie z panią i domaga się dwójki. Dlatego prosiłem o te bilety. Postaram się sam uzmysłowić mu, że pani obecność w Lizbonie to raczej tylko jego życzenia, wymyślenie. Dziękuję. Pewnie sekretarka. Proszę! Można? Cześć, Sylwajko. Czekasz na mnie? Nie. To znaczy... Tak. Przepraszam, a dlaczego pan nie na zajęciach? Miało być kolokwium, ale studenci chyba wybrali kawiarnię. Nie przyszli. Niestety. Zaczekałem przysłowiowy studencki kwadrans. A ty pewnie w sprawie wyjazdu. Proszę siadać, panie Norbercie. Skoro jesteśmy już we troje, to może sobie razem coś wyjaśnimy. A? Co takiego? No cóż, panie Norbercie, no pan buduje rzeczywistość, której nie ma. Jak to nie ma? No po prostu nie ma. Pewne zdarzenia mają miejsce tylko w pana wyobrażeniach. Kupiłeś te bilety mimo tego, że ja powiedziałam ci, że nie jadę. I zmusiłeś mnie, żebym je wzięła. A dlaczego to robisz? Chcesz mnie skompromitować w oczach profesora? Norbert, nie. Po prostu chcę, żebyś zwrócił mój bilet, dlatego że ja nie jadę. I to szkoda pieniędzy i... Ale przecież wszystko ustaliliśmy. Nie, niczego nie ustaliliśmy. To ty sam ustaliłeś. Nie dociera do ciebie w ogóle, co ja do ciebie mówię. Nie wiem, jak mam ci to wytłumaczyć inaczej. Przepraszam, panie profesorze, to jest jakieś nieporozumienie. My musimy wyjść porozmawiać. Nie, nie musimy nigdzie iść, bo ja ci wszystko już powiedziałam. Ola, przestań. Panie Norbercie, proszę się uspokoić. Przepraszam. Ja powiedziałam wszystko panu profesorowi. Co? To, że nie dociera do ciebie, że nie jesteśmy już razem.